Termometry za oknem szaleją, ale wiemy, że człowiek wyewoluował w Afryce, więc takie temperatury na mieszkań nie straszne i tym gorącej się z Państwem witamy ze studia Centrum Kopernika w Krakowie. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek, a moim Państwa gościem będzie profesor Aleksandra Obrępalska-Stemplowska z Poznania, z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. I dzisiaj właśnie posłuchamy o roślinach i ich interakcjach z patogenami. Zapraszam Państwa na wykład. Dziękuję serdecznie, Łukaszu, za wprowadzenie. Witam serdecznie Państwa. Cieszę się, że mogę być w centrum Kopernika i przedstawić trochę informacji na temat interakcji z najmniejszymi patogenami, jakie i wiroidy. Bardzo ważne może na samym początku jest wskazać, że rośliny to największy element biosfery. Ich biomasa, jak porównamy razem z innymi elementami biosfery, stanowi ponad 82%. Na drugim miejscu są bakterie, natomiast ludzie i zwierzęta razem wzięci stanowią mniej niż 0,5%. W związku z tym rośliny stanowią praktycznie większość tego, co mamy w biosferze. I atakowane są przez bardzo wiele różnych stresów. I te stresy mogą mieć charakter abiotyczny, czyli nie są powodowane przez organizmy żywe, albo mogą być stresami biotycznymi. I generalnie wyróżnia się takie trzy czynniki, które są niebezpieczne, które powodują straty w roślinach. Pierwsze z nich to są choroby roślin, drugie to są szkodniki, trzecie to są chwasty. Wiemy wszyscy, co to są chwasty. Ale zaczniemy od chorób roślin. Choroby roślin są powodowane konkretnie przez patogeny roślin. I te patogeny roślin to są bakterie, wirusy, wiroidy, grzyby, lęgniowce, fitoplazmy oraz nicienie. I one powodują straty sięgające od 15 do 20% w skali całego globu, co potem kosztuje setki miliardów dolarów. Przy czym w krajach wysoko rozwiniętych te straty to są rzędu 10%. Natomiast kraje gorzej rozwinięte mają większy problem z chorobami roślin i tutaj nawet te straty mogą sięgać 25%. Przy czym za większość strat odpowiadają patogeniczne grzyby. Jeśli chodzi o szkodniki zwierzęce, to są takie większe organizmy jak owady, jak ślimaki, także kręgowce. Wszystko, co może zniszczyć roślinę, spowodować spadek w jej wydajności. Czy patogeny roślin mogą spowodować jakieś wymierne straty wręcz w ludziach? Historia pokazuje, że no niestety mogą. Taki najbardziej znany przykład, znany z historii, to był tak zwany wielki irlandzki głód ziemniaczany, właśnie wynikający z tego, że uprawy ziemniaków, które stanowią podstawę wyżywienia ludzi w Irlandii, stanowiły wtedy, w ówczesnych czasach, zostały zaatakowane przez lęgniowca Phytophthorem infestans. Ten lęgniowiec kiedyś był uważany za grzyba, ale teraz już wiemy, że to nie jest grzyb, właśnie, że lęgniowce są bardziej podobne do alg. W każdym razie został on zawleczony z Ameryki Północnej do Europy, do Irlandii i w pierwszym roku, kiedy zaczął atakować tą uprawę ziemniaka, spowodował kilkadziesiąt procent strat. Natomiast w kolejnych latach spowodował nawet 100%, w 100% zniszczył uprawy ziemniaka, a to, tak jak powiedziałam, będąc żywnością podstawową dla ludności, to był środek mniej więcej XIX wieku, spowodowało wielki głód, w wyniku którego umarło milion Irlandczyków, kolejny miliard wyemigrował za granicę, po czym jak ten głód się skończył, to jeszcze jako konsekwencje dalsze pół miliona ludzi umarło, co biorąc pod uwagę ówczesną populację tego kraju, która sięgała około 9 milionów ludzi, to były olbrzymie liczby.
Oczywiście fitopatolodzy zwracają na to uwagę, że Phytophthora infestans może porażać ziemniaka, może porażać pomidora, natomiast nie jest niebezpieczna dla innych roślin. I właśnie wtedy w tej Irlandii było bardzo mnóstwo, całkiem sporo zbóż i te zboża rosły sobie bardzo dobrze i właściwie ludzie mogliby być odżywieni i nie umierać, natomiast bo biedni nie uzyskali pomocy od bogatszych, to te zboża były zakontraktowane. Także tutaj fitopatolodzy zwracają uwagę, że to jest bardzo poważny patogen, mogący powodować olbrzymie straty, natomiast odpowiedzialność, właściwie to jest kwestia taka bardziej już historyczna i etyczna, na temat której można dosyć dużo opowiadać. Tutaj przygotowałam takie zdjęcia, w jaki sposób, jak wygląda ta Phytophthora infestans, jak wyglądają bulwy ziemniaka oraz pomidory, wtedy, kiedy są porażone przez właśnie ten patogen. Ale przejdźmy do wirusów roślinnych. Wirusów roślinnych obecnie znanych jest ponad 10 tysięcy, natomiast zatwierdzonych przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów jest około 2 tysięcy gatunków. Przy czym wiadomo, że ta liczba to jest wierzchołka góry lodowej, dlatego że biorąc właśnie pod uwagę tą ilość roślin, spodziewamy się, że wirusów roślinnych mogą być miliardy. Pierwsze doniesienia na temat wirusów roślinnych pojawiły się już w antologii poezji japońskiej w połowie VIII wieku i tam znajduje się 4,5 tysiąca wierszy, przy czym jeden jest przypisywany cesarzowej Koken i opisuje roślinę, która prawdopodobnie była porażona Gemini wirusem. Te objawy właśnie przypominają Gemini wirusa. Drugi przykład, który jest taki bardziej popularny i możemy go sobie dobrze skojarzyć, to są takie objawy przerwania koloru na tulipanach, na kwiatach, które te objawy były bardzo popularne podczas tulipanomanii w XVII wieku w Holandii. I to przerwanie kolorów nazywamy pstrością. Jest spowodowane przez, choroba jest spowodowana wirusem pstrości tulipana. Jest to potywirus, który znacząco osłabia właśnie te rośliny. Natomiast początek wirusologii w ogóle jako takiej, nie tylko wirusologii roślinnej, wiąże się z odkryciem pierwszego wirusa, którym był wirus mozaiki tytoniu. I który został zidentyfikowany. Tutaj widzimy objawy na dole rośliny, która właśnie ma taką mozaikę, który został zidentyfikowany pod koniec XIX wieku. Martinus Beyerink zauważył, że przesącz z rośliny, który nie zawiera już bakterii, dlatego że został przepuszczony przez takie bardzo mocne filtry, nadal posiada właściwości zakaźne i nazwał ten przesącz żywym, zakaźnym płynem. Dalsze badania prowadzone przez innych naukowców, w tym przez Wendela Stanleya, pokazały, że jest to właśnie wirus mozaiki tytoniu i generalnie Wendell Stanley zauważył bardzo niespodziewaną i nieoczekiwaną cechę tego wirusa, taką, która jest wspólna zarówno dla materii ożywionej, wtedy kiedy znajduje się w roślinie, oraz materii nieożywionej, wówczas, gdy znajduje się poza organizmem. Za to odkrycie dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Tutaj chciałabym, żeby się Państwo też przyjrzeli strukturze wirionów wirusa TMV. Ma taką podłużną strukturę, takich pałek, nitek i właściwie wirusy mogą mieć bardzo różne wiriony, wirusy roślinne, właśnie pałek, nitek oraz mogą być takimi wirusami sferycznymi, ikozaedralnymi. I tutaj w tym momencie powiem kilka słów o wielkości i budowie genomów wirusów roślinnych. Generalnie budowa genomów wirusów roślinnych jest podobna jak w przypadku wirusów zwierzęcych czy ludzkich, czyli mogą to być genomy zbudowane z RNA i z DNA, jednoniciowego i dwuniciowego. Przy czym większość genomów dotychczas poznanych wirusów roślinnych i przypuszcza się, że w ogóle większość istniejących genomów wirusów może być zbudowana z jednoniciowego RNA o dodatniej polarności.
Ta dodatnia polarność mówi o tym, że takie RNA jest gotowe do syntezy białka. Może wejść prosto na rybosomy, czy to rośliny, czy człowieka, jeśli mówimy o wirusie ludzkim, i z takiego RNA od razu syntetyzowane jest białko. Wielkość wirusów roślinnych jest mniejsza niż wirusów ludzkich czy zwierzęcych. Wynika to z tego, że ma mniej pomiędzy 4000 a 20 tysięcy nukleotydów. Wynika ten rozmiar z tego, że wirusy roślinne, infekując roślinę, muszą przechodzić z komórki do komórki, wykorzystując system plazmodezm. A plazmodezmy to są takie jakby cienkie kanaliki, które łączą komórki roślinne. Ponieważ światło tych plazmodezm nie jest za duże, dlatego genom przechodząc z komórki do komórki razem ze swoimi białkami nie może być za duży. A co za tym idzie, również cały wirion, cała cząsteczka wirusowa, jak genom nie jest duży, to również i cały wirus nie jest duży. Oczywiście materiał genetyczny znajduje się w kapsydzie białkowym. I niektóre wirusy mają genom jednodzielny, właściwie jednoczęściowy, z jednej nici złożony. Natomiast niektóre są segmentowane i tutaj są dwa, tutaj nie mogę za bardzo trafić tym pointerem, mogą być segmentowane i tutaj są dwa wirusy, które my badamy, pokazane. Jeden to jest wirus należący do rodzaju toradowirus, a drugi do rodzaju kukumowirus. I ten tutaj po lewej, toradowirus, ma genom zbudowany z dwóch nici genomowych, a kukumowirus z kolei ma genom zbudowany z trzech nici genomowych i dwóch subgenomowych. A oprócz tego niektóre gatunki, niektóre szczepy tych wirusów należących do kukumowirusów mają taką subwirusową cząsteczkę RNA, tak zwane satelitarne RNA, o czym powiem również później. Dosyć ważna sprawa jeszcze tutaj jest, że ponieważ te genomy są bardzo małe i wirusy roślinne kodują mało białek, to te białka muszą być wielofunkcyjne, żeby wirus mógł przejąć metabolizm rośliny i ją efektywnie zainfekować i domknąć swój cykl replikacyjny. Bardzo również ważna sprawa w przypadku wirusów roślinnych jest taka, że są przenoszone przez liczne wektory. I te wektory mogą należeć do owadów, znaczy tymi wektorami mogą być owady, mogą być grzyby, mogą być nicienie, aczkolwiek najlepiej zbadane są owady. Tutaj widzimy mszycę, konkretnie mszycę grochową, i generalnie mszyce bardzo wydajnie i bardzo dużo wirusów roślinnych przenoszą. I dosyć też ważne w tym kontekście transmisji wirusów przez wektory jest, w jaki sposób wirusy są przenoszone. A mogą być przenoszone na trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest sposób nietrwały. I wtedy taka transmisja wirusów trwa od sekund do minut. Wtedy wirus nie wnika jakby do ciała owada, tylko wiąże się na przykład z kujką u mszycy. Tutaj zaraz na kolejnym zdjęciu będzie zbliżenie tej kujki. Teraz można się przyjrzeć. Mszycy faktycznie ma taką kujkę. Te wirusy, które są przenoszone w sposób półtrwały z kolei, wnikają do ciała owada, wchodzą do jelita i wiążą się z taką chitynową wyściółką jelita. I wtedy taki wirus jest przenoszony w ciągu godzin do dni od momentu nabycia. Oraz jest jeszcze sposób trwały i wtedy ta infekcja następuje od dni do tygodni od momentu nabycia. I te wirusy, które są przenoszone w sposób trwały, najpierw wchodzą do jelita, następnie przechodzą do innych tkanek i z tych tkanek trafiają do gruczołów ślinowych i z tych gruczołów ślinowych dopiero są mogą być przenoszone na kolejną roślinę. Przy czym te wirusy, które przenoszą się trwale przez owady, również mogą replikować w ciele owada. I tutaj mamy właśnie obiecane zbliżenie głowy mszycy, gdzie widzimy właśnie dotykającą roślinę kujkę, do której wiążą się wirusy. Jak tak zasonduje sobie mszyca i przeleci z jednej rośliny na drugą, to przenosi razem ze sobą wirusa. A tutaj widzimy wciornastki, które z kolei przynoszą wirusy w sposób trwały, na przykład wirusa brązowej plamistości
pomidora. I tutaj widzimy wciornastka zachodniego, tego po lewej stronie, którego też między innymi badaliśmy. Generalnie najlepiej scharakteryzowanymi wektorami wirusów są mszyce, mączliki, piewiki, skoczki oraz wciornastki. Jeszcze zanim przejdę dalej do omawiania interakcji, to jeszcze wspomnę o wiroidach, o których mówi się dosyć mało, a to są bardzo ciekawe patogeny, najmniejsze znane dotychczas patogeny, które zostały zidentyfikowane około 50 lat temu, po raz pierwszy, przez badacza Teodora Otto Dinera, który dostał takie zadanie do wykonania, żeby zidentyfikować, co jest przyczyną tak zwanej wrzecionowatości ból w ziemniaka. I tą wrzecionowatość Państwo mogą zobaczyć, jak to wygląda. I właśnie zidentyfikował tutaj, że przyczyną tych objawów nie jest wirus, tylko coś, co jest jeszcze mniejsze od wirusa. I okazało się, że są to wiroidy. Tych wiroidów na ten moment mamy scharakteryzowanych kilkadziesiąt. To jest rzędu 33 do 40 wiroidów. I wiroidy występują dotychczas, zostały scharakteryzowane tylko jako patogeny roślin. Co jest ciekawe w wiroidach, że one z kolei nie kodują żadnego białka. Zbudowane są z RNA, z takich małych, jednoliciowych RNA, kolistych, ale one są jeszcze tak zwinięte wokół jakby własnej osi, tworząc takie bardziej stabilne struktury. W tej chwili rozróżnia się tylko dwie rodziny wiroidów, Afsun wiroide i Pospiwiroide. One kilkoma cechami się różnią, ale jedną z nich jest to, że Afsun wiroide replikują w chloroplastach, a pospiwiroide replikują w jądrze komórkowym. I teraz chciałam się odnieść w kilku słowach do niektórych chorób powodowanych przez wirusy i wiroidy. Tak jak powiedziałam, straty powodowane przez wirusy i wiroidy są mniejsze naturalnie niż te, które są powodowane przez grzyby, ale czasami przybierają znacznych rozmiarów, przy czym największe i najbardziej problematyczne są takie wirusy i wiroidy, które porażają jakby dwa takie rodzaje roślin. Pierwsze to są rośliny, które stanowią gatunki roślin, które stanowią żywność podstawową. Czyli stanowią podstawę diety wielu ludzi. Czyli możemy od razu sobie wyobrazić, że to jest kukurydza, ryż, pszenica, właśnie rośliny takie jak ziemniak czy maniok w niektórych krajach. Jeśli tutaj dochodzi do bardzo silnych porażeń, infekcji wirusami czy wiroidami, to te straty, zarówno jeśli chodzi o tą kwestię finansową, są bardzo duże, jak również o bezpieczeństwo żywności, o które przede wszystkim tutaj nam chodzi. A druga kategoria infekcji, która jest szczególnie taka bolesna i dotkliwa, to dotyczy roślin, które są roślinami wieloletnimi. Dlatego, że czasami do momentu, kiedy ma się jakieś owoce z takiej rośliny wieloletniej, czekamy lata i potem okazuje się na przykład przy winoroślach czy przy różnych drzewach owocowych, tutaj akurat czy drzewach cytrusowych, po wielu latach okazuje się, że roślina jest chora i albo nie wydaje tych owoców, albo wydaje takie, które no nie za bardzo się nadają do spożycia. I takim przykładem jest właśnie tej drugiej sytuacji, jest wiroid, który ma taką dosyć ciekawą nazwę Coconut Kadang Kadang, która, jak nazwa wskazuje, dotyczy palm orzechów kokosowych, palm kokosowych. I ten wiroid jest, ta nazwa pochodzi z takiego dialektu używanego na Filipinach i oznacza umieranie. A wynika z tego, że mieszkańcy Filipin chcieli zobrazować bardzo powolny proces obumierania palm kokosowych. Ujawnienie tej choroby następuje od mniej więcej po 5-8 latach od momentu wniknięcia tego wiroida i palmy, które już powinny zacząć owocować, później nie owocują, nie wydają orzechów kokosowych. Przy czym tutaj trzeba byłoby również zwrócić uwagę na to, że ta choroba spowodowana tym wiroidem pod koniec XX wieku właśnie na Filipinach spowodowała tak duże straty, że tysiące palm obumarło i zostało około setka palm. Także to była bardzo bolesna sytuacja dla miejscowych farmerów. I teraz przejdźmy już do mechanizmów obronnych roślin.
Rośliny oczywiście nie są zupełnie bezbronne przeciwko różnym patogenom, czy to wirusom, czy wiroidom. Mają bardzo wymyślny, bardzo rozwinięty system obronny. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do zwierząt nie mogą uciec przed stresem, a takimi różnymi stresami są praktycznie bombardowane. I to niezależnie, czy to jest stres właśnie biotyczny, czy abiotyczny, czy atakują je patogeny. I te patogeny mogą atakować jednocześnie, mogą jedne po drugich atakować. Także roślina musi uwzględnić właśnie ten fakt i wytworzyła na drodze ewolucji bardzo takie dobre mechanizmy, dzięki którym się broni. I te mechanizmy obronne też dzielimy na takie dwa typy, konstytutywne i indukowane. Konstytutywne, czyli takie, które no, już istnieją od samego początku. I taką najważniejszą strukturą, która umożliwia obronę przeciwko różnym patogenom, jest ściana komórkowa, którą, jak wiemy, mają tylko rośliny, nie mają ich zwierzęta ani ludzie. Oczywiście ludzie też są zwierzętami, ale w tym kontekście. I na przykład w przypadku infekcji wirusami roślinnymi musi dojść do przerwania ciągłości ściany komórkowej, żeby w ogóle doszło do infekcji wirusowej, co również odróżnia interakcję wirus-roślina od interakcji wirus-zwierzęta. Także różne metabolity wtórne są syntetyzowane, ale jeszcze wracając do ściany komórkowej, są różnego rodzaju jej wzmocnienia, a także na powierzchniach liści, na których siadają różnego rodzaju owady, które przenoszą wirusy, też są kolce, są włoski. Tutaj możemy zobaczyć, jak takie włoski w przybliżeniu wyglądają. Wiadomo, że dla wirusa to nie jest jakiś specjalny problem, że ma roślina włoski, ale dla owada to jest jednak troszeczkę problematyczne, zwłaszcza dla mniejszych owadów, trochę przeszkadzają w takim konsumowaniu roślin. No i właśnie są te mechanizmy indukowane, czyli takie, które zaczynają działać w momencie, kiedy dojdzie do ataku patogenu. Czyli tutaj mamy takie dosyć fajne zobrazowanie właśnie jednej z reakcji rośliny. Jest to tak zwana reakcja nadwrażliwości i polega ona na tym, że komórki rośliny same obumierają w momencie, kiedy wnika do tych komórek wirus na przykład. Obumierają one i obumierają komórki, które je otaczają. I chodzi o to, żeby odizolować wirusa od pozostałych komórek, żeby uratować całą resztę rośliny. Dlatego, że wirus wymaga i enzymów, i właściwie wszystkiego, co się tam dzieje w komórce organelli komórkowych, żeby móc replikować, żeby przejść swój cykl replikacyjny. Potrzebują też tego systemu plazmodezm, żeby przenosić się z komórki do komórki. Natomiast jeśli te komórki obumrą, to właściwie zatrzymują w miejscu wniknięcia takiego wirusa. Rośliny również nie tylko działają, bronią się w miejscu wniknięcia patogenu, mogą również bronić się w dalszych częściach rośliny. Jest to taka tak zwana odpowiedź systemiczna. Sygnalizują się tutaj pomiędzy częściami rośliny, a co więcej, nawet prowadzą taką komunikację między sobą. Ostrzegają sąsiadujące rośliny, że istnieje jakieś zagrożenie i żeby rośliny rosnące obok zaczęły syntetyzować jakieś czynniki, jakieś białka, które zaczną, żeby były w stanie gotowości, tak już krótko mówiąc. I te mechanizmy obronne rośliny powiązane są z syntezą takich małych cząsteczek sygnałowych i one, przykładami takich cząsteczek sygnałowych jest kwas salicylowy, kwas jasmonowy, także etylen. I one są nazywane fitohormonami. Także roślina również posiada hormony, które regulują te wszystkie procesy. Jednakże najbardziej takim znanym i najbardziej charakterystycznym mechanizmem obronny rośliny przeciw wirusom jest wyciszanie RNA, czyli tak zwane potranskrypcyjne wyciszanie genów. To może wygląda tak w sposób dosyć skomplikowany, ale w sumie jest, ale postaram się to bardzo prosto omówić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Wirus, wnikając do rośliny, wtedy kiedy musi przejść cały swój cykl replikacyjny,
zawsze ma w którymś momencie tego cyklu replikacyjnego wytwarza formy dwuniciowego RNA. I to niezależnie, czy to jest wirus RNA czy DNA, czy ma jedną nić, czy ma dwie nici. Albo są to właśnie takie intermediaty replikacji, to jest to dwuniciowe RNA, czy jednoniciowe RNA, bo wiemy, że DNA tworzy taką ładną podwójną helicę, natomiast RNA jest jednoniciowe, ale na skutek wewnątrz cząsteczkowego parowania tworzy też struktury dwuniciowe, czy to są takie zachodzące na siebie transkrypty. One czasem właśnie wirus, a właściwie zawsze musi w ciągu cyklu replikacyjnego wytworzyć takie dwuniciowe RNA i to jest sygnał dla rośliny, żeby zacząć się bronić. A broni się w ten sposób, że tnie to dwuniciowe RNA, tnie je na kawałki, na takie króciutkie 21-24-nukleotydowe małe RNA. I to małe RNA, te 21-24-niciowe, są wbudowywane potem w taki kompleks RISC, ale tylko jedna nić jest wbudowana i ona na zasadzie komplementarności wyszukuje takie nici RNA, które są właśnie do niej dopasowane, czyli są komplementarne. Jeśli znajduje komplementarne nici, to je tnie. A ponieważ powstała z wirusa, jakby taka geneza tych małych RNA jest odwirusowa, to tnie wirusowe RNA. Czasami jednak jest to taka broń obosieczna, dlatego że te małe RNA mogą zadziałać również na mRNA atakowanej komórki, nawet jeśli nie ma takiej stuprocentowej komplementarności, czyli nie są tak zupełnie dopasowane, to może spowodować represję translacji, czyli zahamowanie biosyntezy białek komórkowych. I teraz tak szybciutko, jak wygląda przebieg infekcji wirusowej. To jest jeden z wirusów, który badamy. Wirusy wnikają do komórki. Oczywiście, tak jak mówiłam, dochodzi najpierw do przerwania ciągłości ściany komórkowej. Jeśli to jest wirus, który ma genom ssRNA+, czyli jest gotową matrycą do biosyntezy białka, to wchodzi na rybosomy rośliny i rozpoczyna się biosynteza tego białek wirusowych. I generalnie przeprogramowuje wirus cały metabolizm rośliny. Wykorzystuje różne struktury błonowe, czy to retikulum endoplazmatyczne, czy błony chloroplastów, w których tworzy sobie coś w rodzaju takich fabryk replikacyjnych, w których bardzo wydajnie namnaża swoje genomowe RNA. My tak się pokusiliśmy kiedyś, żeby zobaczyć, które kompartmenty komórkowe jakby są dotknięte przez obecność wirusa i widzieliśmy przy takim stosunkowo łagodnym wirusie PSV, po kilku właściwie dniach, po dwóch, trzech, że właściwie większość kompartmentów komórkowych takiej rośliny miała zmienioną ekspresję. Także widzimy, że naprawdę to jest drastyczna zmiana dla komórki roślinnej. I teraz wspomniałam wcześniej, że wirusy roślinne mają białka, które są wielofunkcyjne. I też, że roślina aktywuje ten proces PTGS, czyli proces wyciszania RNA, czyli cięcia RNA wirusowego, ale wirusy, żeby się bronić, wytworzyły taką, powiedzmy, umiejętność, że niektóre ich białka pełnią funkcję tak zwanych supresorów PTGS. Czyli hamują ten proces wyciszania RNA na różnych etapach i robią to bardzo, bardzo wydajnie, w związku z czym poniekąd udaje im się obronić przed mechanizmami obronnymi wirusa. I teraz tutaj taki przykład, co się dzieje, kiedy roślinie nie udało się obronić i wirus został przeniesiony na roślinę przez owada, tu jest mącznik szklarniowy, też nasz obiekt badawczy, mianowicie wirus nekrozy pomidora TOTV. Ten, tak jak powiedziałam, mącznik go przeniósł. Pojawiają się pierwsze objawy na liściach. Na samym początku tak dosyć niewinnie widać takie nekrozy, takie właśnie obumieranie liści, ale takie, które widać, że nie udało się tutaj zatrzymać tego wirusa w jednym miejscu, tylko on się rozprzestrzenia dalej. Obejmuje kolejne liście, idzie dalej i w efekcie może spowodować coś takiego. Czyli to jest taki naprawdę dramatyczny już przebieg tego procesu patogenezy spowodowanej wirusem TOTV. Zresztą po raz pierwszy ten wirus został zidentyfikowany w Hiszpanii
na początku, w pierwszej dekadzie XXI wieku, więc całkiem niedawno. I farmerzy hiszpańscy nazwali go torrado, bo torrado podobno oznacza taki opalony ogniem. I tak mniej więcej prezentowały się symptomy tej choroby. I w związku z tym, że takie silne objawy powodował ten wirus na roślinie i dosyć mocno porażał pomidory, to nawet w którymś momencie znalazł się na liście alertowej EPPO, gdyż istniało zagrożenie, że będzie faktycznie dosyć takim niebezpiecznym wirusem. Tutaj jeszcze przedstawiłam kilka przykładów, w jaki sposób wirus unika odpowiedzi obronnych roślinnych. I po prawej stronie widzimy takie struktury przypominające kryształy. Wiriony tak się zaczynają gromadzić, tworząc właśnie takie struktury, takie agregaty. I wtedy one są mniej dostępne dla mechanizmów obronnych rośliny. Może również uciekać z rośliny, znaczy nawet nie tyle, że uciekać, tylko szybko przenosić się do wyższych partii rośliny, wykorzystując waskulaturę. To również wynik badań naszego zespołu. Tutaj jeszcze nie widać było, co się dzieje na zewnątrz, natomiast dzięki białku zielonej fluorescencji, którego gen został wprowadzony tutaj, jakby wyznakowany został ten wirus, widzimy, jak szybko ten wirus przemieszcza się przez roślinę, wchodzi potem tutaj stopniowo, właśnie wykorzystując waskulaturę, do liści i potem atakuje dalej liście. Bardzo znaną metodą unikania przez wirusa z reakcji obronnej rośliny jest duża zmienność genetyczna, szczególnie znana właśnie u RNA wirusów. W ten sposób one są, no wiadomo, że bezpieczniejsze, któryś wariant przetrwa obronę przeciwwirusową. To również może wpłynąć, ta zmienność, na transmisję przez owady, co także adaptację właśnie do owadów, które przenoszą wirusy. To też akurat my obserwowaliśmy w naszych badaniach. Taką z kolei najciekawszą, wydaje mi się, cechą, którą właściwie takim efektem działania wirusów roślinnych, jest to, że niektórzy mówią, że mogą manipulować owadami, mogą manipulować roślinami. Ta manipulacja polega na tym, że infekcja wirusowa zmienia fenotyp rośliny, zmienia kolor, takie bodźce wizualne, które są odbierane przez owady, zmienia metabolity, które są gromadzone w roślinach, również wpływa na zachowanie wektorów owadzich. Stają się takie rośliny bardzo często bardziej atrakcyjne i bardzo często za te funkcje odpowiadają właśnie białka będące supresorami procesu wyciszania. I co się obserwuje, że roślina, która jest porażona wirusem, zmienia syntezę różnych substancji lotnych, tych, które komunikują, przeprowadzają taką komunikację roślina-roślina, ale w tym momencie raczej te rośliny wysyłają takie substancje lotne, które zaczynają być atrakcyjne dla owadów. Nawet dochodzi czasami do zmian preferencji żywnościowych tych owadów. I tutaj jest taki eksperyment również przeprowadzony w naszym zespole. Do badania właśnie preferencji żywnościowych owadów służy takie, powiedzmy, urządzenie olfaktometr. I ono składa się z takich czterech komór, gdzie możemy wprowadzić na przykład do dwóch komór rośliny, które są zakażone wirusem, i do dwóch takich, które są zdrowe, a na środek wsadzić na przykład mszycę. To jest zupełnie inny eksperyment, ale mniej więcej to jest taka zasada. I sprawdzamy, które rośliny wybiera owad. My przeprowadziliśmy takie tutaj badanie do zupełnie innego projektu, ale zaobserwowaliśmy, że rośliny, które były zarażone wirusem PVY i rośliny, które były zdrowe, prawdopodobnie emitowały, znaczy wiemy, że emitowały inne substancje lotne, i te, które były zarażone wirusem, były dwa razy bardziej, tutaj na czerwono widać, dwa razy bardziej atrakcyjne dla mszyc, które przenoszą tego wirusa PVY, niż te rośliny, które były zdrowe. Tutaj jeszcze można badać taką aktywność owada w trakcie żerowania i sprawdzić, jak chętnie owad siada na roślinie i jak długo, ile czasu na niej spędza. I
tak jak powiedziałam wcześniej, dosyć ważne w kontekście takiego, tego manipulowania wektorami owadzimi jest to, czy te wirusy, które owad przenosi, przenoszą się w sposób nietrwały, trwały czy półtrwały. Okazuje się, że właściwie wszystkie, może nie wszystkie, ale w większości przypadków rośliny, które są zainfekowane wirusem, wysyłają substancje lotne, które przyciągają owady. Natomiast jest różnica pomiędzy tymi wirusami, które się przenoszą w sposób nietrwały oraz tymi, które się przenoszą w sposób trwały i półtrwały. Mianowicie te, które się przenoszą w sposób nietrwały, wirus nie zyskałby nic, gdyby na przykład mszyca, która go przenosi, za dużo czasu spędzała na roślinie. Dlatego smak takiej rośliny jest gorszy i bardzo chętnie owad ląduje na roślinie, ale widzi, że nie za bardzo jest smaczna, więc leci do następnej rośliny i szybko przenosi tego wirusa na kolejną roślinę. Sytuacja zmienia się właśnie przy tych wirusach, gdzie są przenoszone w sposób trwały i półtrwały, gdzie owad musi wejść do układu pokarmowego albo gdzieś dalej. I wtedy ta roślina jest smaczniejsza dla owada i ten owad spędza więcej czasu na roślinie i potem nabywa wirusa i przenosi go dalej. I jeszcze taki ostatni trik, który wykorzystują niektóre wirusy. Właściwie trudno powiedzieć, czy to jest trik, dlatego że chcę powiedzieć o satelitarnych RNA. To są takie cząsteczki patogenne RNA, cząsteczki subwirusowe, których pochodzenie tak naprawdę nie jest znane. Nie wiadomo, skąd one wzięły się. Widać, że są podobne troszeczkę do wiroidów. Również nie kodują żadnego białka, ale wymagają do tego, żeby być przenoszone, żeby replikować wirusa pomocniczego. I niektóre gatunki wirusów RNA i niektóre mają niektóre szczepy, które mają właśnie te satelitarne RNA. I na początku, jak badano obecność tych satelitarnych RNA, okazało się, że w obecności satelitarnego RNA dochodzi do zmiany objawów choroby, zazwyczaj są one łagodniejsze oraz dochodzi do zmiany w ilości wirusa i zazwyczaj tego wirusa jest mniej. Dlatego kiedyś padł pomysł, że może by wykorzystać właśnie te satelitarne RNA, żeby ograniczyć straty powodowane przez wirusy. Na szczęście tego nie zrobiono, bo okazało się, że są też satelitarne RNA, albo właściwie są takie układy roślina, wirus, satelitarny RNA, w których obecność satelitarnego RNA pogarsza objawy chorobowe. I teraz możemy sobie spojrzeć, tutaj mamy Nicotiana bentamiana, taki model w badaniach interakcji wirus-roślina. Poniżej jest pomidor i po lewej stronie mamy rośliny zdrowe. Potem mamy kolejną kolumnę, gdzie są zakażone wirusem CMV. To jest wirus mozaiki ogórka, też niesłychanie ciekawy wirus, który ma bardzo duże spektrum gospodarzy roślinnych, 1200 gatunków z ponad 100 rodzin, więc niesłychanie efektywny, też przenoszony przez mszyce. A dwa kolejne schematy, zarówno Nicotiana bentamiana, jak i pomidor, są zakażone zarówno wirusem CMV, jak i różnymi satelitarnymi RNA, przy tym czym ten najbardziej po prawej to jest taki nekrotyczny satelitarny RNA i widać, że bardzo duże straty może spowodować. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest, że właśnie te satelitarne RNA, różne są przyczyny modulowania objawów infekcji wirusowej, ale jedna z nich jest szczególnie ciekawa i ona została wykryta przy takim satelitarnym RNA Y, nazywanym satelitą Y, i to Y pochodzi od yellow, od żółknięcia roślin, gdyż sama infekcja, tutaj troszeczkę dalej pokażę, żeby to było, można zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj widzimy roślinę zdrową, w środku zakażoną wirusem CMV, a następnie CMV i satelitarnym RNA i widzimy, że się zrobiła taka żółta. Tutaj cofnę. Okazuje się właśnie, że mechanizm, ta reakcja obronna oparta o wyciszanie RNA właśnie działa na roślinę, nie tylko na satelitarny RNA Y, ale ten satelitarny RNA Y ma taki fragment sekwencji, przez co małe RNA, które powstają w roślinie, działają nie tylko na satelitarne RNA, nie tylko na wirusa, ale działają na swój szlak biosyntezy chlorofilu. Czyli roślina przestaje być taka żółta. I to jest odkrycie sprzed kilku lat. Natomiast
Communications przeprowadzona przez zespół profesora Masuty, który od 30 lat bada właśnie satelitarne RNA i przyjrzał się jeszcze dokładniej, jakie są konsekwencje tego zmieniania właśnie tego koloru i w ogóle fenotypu rośliny na ten kolor żółty. I zauważył dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że owszem, ten satelitarny RNA, tutaj widzimy ten wykres drugi, zmniejsza ilość wirusa w komórce. Zmniejsza go znacząco. Natomiast, jak wielu z Was wie, kolor żółty przyciąga owady. Czasami widać nawet takie żółte tablice, które mają na celu, żeby przyciągnąć owady i zabrać je od roślin. Także owady preferencyjnie wybierają te żółte rośliny, siadają i przenoszą je dalej. Także mimo, że tego wirusa jest znacznie mniej, to on jest przenoszony na kolejne rośliny znacznie bardziej wydajnie. I jeszcze co więcej, ten zespół odkrył jeszcze taką bardzo ciekawą zależność. To jest tutaj, co widzimy, to są takie trzy różne formy mszycy. Tu jest przedstawiona mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, Amyrtus persica, którą my również badamy właśnie przy badaniu interakcji kukumowirusy satelitarne RNA. I proszę zobaczyć, są takie trzy formy. Zielona bez skrzydła, czerwona bez skrzydła i potem taka uskrzydlona forma i to jest wszystko jeden gatunek. I okazuje się, że te mszyce, które żerują na roślinach, które są zakażone zarówno satelitarnym RNA, jak i wirusem CMV, wytwarzają więcej takich form czerwonych, niezielonych, jeśli chodzi o formy bezskrzydłe, co już daje pierwszą korzyść tym formom czerwonym, dlatego że mszyce oczywiście mają swoich wrogów naturalnych, a kolor czerwony odstrasza tych wrogów naturalnych. W związku z tym ten wirus ma większe szanse przetrwania, będąc pobrany przez mszycę taką właśnie bardziej taką pomarańczową, czerwoną. Co więcej, okazało się, że te mszyce w kolorze czerwonym przekształcają się właśnie w te formy uskrzydlone i są łatwiej przenoszone z rośliny na roślinę. Na razie nie wiadomo za dużo na temat związków pomiędzy tym czerwonym ubarwieniem a formowaniem skrzydeł. Sprawa jest dosyć świeża i ciekawa, natomiast widać też korelację ekspresji genu, konkretnie genu APNS1, który wiąże się właśnie z uskrzydleniem owada oraz odżywianiem się mszycy właśnie na roślinach porażonych zarówno wirusem, jak i satelitą Y. I ten mechanizm właśnie wykorzystania obrony przeciwwirusowej, właśnie tego wyciszania RNA, również stosują wiroidy przy tworzeniu, właściwie ekspresja symptomów. Symptomy chorobowe właśnie wynikają, podobnie jak w przypadku satelitarnego RNA, z procesu wyciszania RNA. I na koniec jeszcze raz bohaterka tych naszych badań, mszyca. I na koniec podsumowanie. Pierwsza rzecz, takie najważniejsze rzeczy, wirusy i wiroidy mogą powodować bardzo duże straty, przy czym największe dotyczą roślin wieloletnich oraz tych gatunków, które stanowią żywność podstawową, czyli są bardzo gospodarczo ważne. Druga sprawa, niesłychanie ważna, że roślina wytworzyła bardzo efektywne mechanizmy obronne przeciw wirusom. Dzięki temu to, że roślina zdrowieje, to jest częstszy efekt infekcji niż to, że obumiera. Czyli wyzdrowienie jest jednak częstsze niż obumieranie. Kolejna sprawa, o której mówiłam na koniec, że wirus jest w stanie zmienić fenotyp gospodarza roślinnego w taki sposób, że może zmienić zachowania orientacyjne swoich wektorów owadzich. I ostatnia sprawa, że zarówno wirusy, jak i wiroidy mogą wykorzystać mechanizmy obronne roślinne w taki sposób, który zapewni im wydajniejszą transmisję z wykorzystaniem na przykład wektorów owadzich. I dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy za wykład. Ja teraz rozpocznę dyskusję. Oczywiście zapraszamy również Państwa, naszych widzów do udziału w niej. Mam podgląd na to, co się dzieje na czacie, więc jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żeby je zapisać. Ja będę starał się zerkać na to, co się właśnie na tym czacie dzieje. A chciałbym zacząć od tego, mówiłaś o tych wektorach i czy ja dobrze rozumiem, że to może być tak, że owady nie tylko pozwalają wirusom się transportować z rośliny na roślinę, ale może też dojść do takiej sytuacji, że choroba wirusowa, czy wirus, który atakuje owady,
przejdzie, znajdzie sobie nowego gospodarza w postaci rośliny. Czyli czy mamy choroby roślin od zwierzęce? Może nie do końca tak, dlatego że, tak jak powiedziałam, niektóre wirusy mogą replikować w owadzie. Czasami rzeczywiście mogą jakieś konsekwencje u owada powodować, natomiast nigdy nie traktuje, znaczy dotychczas to nie jest i tak za bardzo wirusy roślin, tak? Raczej to są wirusy roślin, chociaż jest znany jeden wirus, który został wyizolowany bodajże z owadów, który replikuje zarówno w roślinach, jak i w zwierzętach, natomiast nie powoduje jakichś chorób. Zazwyczaj uważa się, że choroby roślin to są choroby roślin, które, a zwierzęta, zresztą nie tylko owady, nawet ludzie są wektorami wirusów, bo też możemy sobie wyobrazić siebie, że w ogródku najpierw coś robimy przy roślinie, która jest chora, prawda, zakażona wirusem i możemy przenieść na rękach na następną roślinę. Deszcz może spowodować. Także my jako ludzie też jesteśmy wektorami. Natomiast raczej nieznane są dotychczas wirusy, które mogą zaatakować człowieka czy zwierzęta. Wiemy, że taka sytuacja ma często miejsce u ludzi, że wirus przeskakuje z jakiegoś gatunku zwierząt, ale rozumiem, że pomiędzy tymi królestwami to tak nie za bardzo może działać. Czyli ze zwierzęcia na roślinę jest trudniej. Dobrze. Chciałbym Cię też zapytać o to, w jaki sposób wirusy roślinne ewoluują. Czy może być tak, że to tempo ewolucji w związku z tym, że rośliny się nie ruszają, one wydają się takim dość łatwym obiektem do zaatakowania, chociaż mówiłaś o tym, że mają bardzo dużo mechanizmów obronnych. Ale właśnie, czy to wszystko wpływa na tempo ewolucji tych wirusów? Wszyscy wiemy, jak szybko potrafią ewoluować wirusy, które atakują zwierzęta, czy właśnie takie zwierzęta jak ludzi. Ale jak to jest z wirusami roślinnymi? Czy tempo ewolucji jest tutaj jakoś drastycznie inne niż w przypadku wirusów, które atakują zwierzęta? Zasadniczo nie ma takich większych różnic. Również bardzo szybko ewoluują wirusy roślinne. Najszybciej właśnie te, które mają genom zbudowany z RNA jednoniciowego. My mamy nawet niektóre takie wirusy, którym wypada fragment RNA, aczkolwiek to jest fragment niekodującego RNA i to taki dosyć duży. One nadal pozostają infekcyjne, ale widać, że bardzo szybko się zmieniają. Bardzo często dochodzi czasami do pojedynczych zmian punktowych w sekwencji i w ten sposób wirusy nabywają zdolność do zakażania kolejnych gospodarzy roślinnych. Zasadniczo tutaj nie ma wielkiej różnicy. Może tutaj determinować ilość mutacji w wirusie, wielkość genomu, tak jak powiedziałam, jest mniejsza, jest mniejsza w przypadku wirusów roślinnych niż w przypadku wirusów zwierzęcych czy ludzkich. Natomiast jak tak w przeliczeniu na parę zasad czy na nukleotyd, to mniej więcej tak samo się kształtuje. Okej. Gdy mówimy o interakcjach roślin i zwierząt, to możemy mieć w myślach takie produkty ewolucji, jak na przykład, nie wiem, jakieś substancje, które rośliny produkują po to, żeby albo zwierzęta wabić, albo żeby odstraszać. Rozmaite przyprawy są tutaj jakimś takim prostym przykładem. Albo, nie wiem, kawa i te wszystkie związki, które powodują to, że tą kawę lubimy. Ewolucyjnie brały się z tych interakcji roślin i zwierząt. A czy jest tak, że możemy coś zawdzięczać wirusom w przypadku roślin? Bo mówiłaś o tym, że wirusy mogą zmieniać cechy fenotypowe roślin. Czy może dojść do takiej sytuacji, że nie wiem, że z powodu jakichś wieloletnich wyścigów zbrojeń, na przykład między wirusem a rośliną, ewolucja wykształci coś takiego, co nam ludziom czy innym zwierzętom bardzo się w roślinach przyda, czyli czy użyteczność pewnych roślin zawdzięczamy wirusom, czy nie znamy takich roślin? Jest taka dosyć ciekawa sprawa z niektórymi wirusami, że wcześniejsza infekcja wirusem daje roślinie szansę przetrwania w bardzo trudnych warunkach, na przykład w jakimś stresie abiotycznym. I to niekoniecznie muszą być, bo są wirusy, które powodują silne objawy na roślinach, ale są takie, które właściwie sobie bytują w roślinie, nie powodując objawów. Ale nawet te, które powodują choroby roślin,
Są takie badania zrobione między innymi z wykorzystaniem tego wirusa CMV, że jeśli roślina była zakażona wirusem, a potem nastąpił stres suszy, to roślina lepiej sobie radziła, dlatego że już pewne mechanizmy, które są wspólne dla stresu biotycznego i abiotycznego, zostały wzbudzone w tej roślinie. Więc jeśli to jest jakaś roślina dla nas, roślina użytkowa, no to tak jakby korzystamy z tej infekcji wirusowej. Jeśli to jest, mniej więcej się wpisuje w odpowiedź na twoje pytanie. Ale czyli rozumiem, że możliwa jest nawet współpraca między wirusami a roślinami. Bo zasadniczo, no, dopowiem jeszcze, że to jest oczywiście tak, że no, wirusy niekoniecznie chcą niszczyć rośliny, tylko chcą się rozmnażać, prawda? Tak. Więc może się zdarzyć tak, że dojdzie do współpracy między... No, to pewnie to jest jeden z przykładów, ten, o którym wspomniałaś przed chwilą. Tak, jak najbardziej może do takiej sytuacji dojść, aczkolwiek ja właśnie bardziej patrzę na to pod kątem, jeśli ktoś mówi, że wirusy nie chcą niszczyć rośliny, to może tak, ale przede wszystkim najważniejszym ich celem jest to, co powiedziałeś, to jest przetrwanie ich gatunku, więc jeśli zniszczenie rośliny nie przeszkodzi im w przetrwaniu gatunku, a w jakiś sposób to pomoże, to się specjalnie nie zastanawiają. Natomiast to, że mogą być przydatne, to jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Dziękuję. Chciałbym też zapytać o to, czy wirusy roślinne mogą między sobą rywalizować. Czyli czy może być tak, że no nie wiem, istnieje kilka gatunków czy kilka szczepów wirusa, które atakuje jedną roślinę i one jakoś walczą między sobą o no, tego gospodarza, powodując, nie wiem, na przykład wytworzenie, czyli jeden wirus powoduje wytworzenie u rośliny odporności na działanie innego wirusa po to, żeby się w tej roślinie lepiej replikować. Czy znane są takie zjawiska? To jest takie szersze pytanie, muszę powiedzieć, że i bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz, jak najbardziej takie koinfekcje różnych wirusów w roślinie jak najbardziej są znane. Zazwyczaj to, że roślina jest zainfekowana jednym wirusem, to może nawet jest rzadkość, tych wirusów jest więcej. Każdy oczywiście z wirusów ma swoją strategię przetrwania. Czasami jeden wirus korzysta na przykład z właśnie tych supresorów PTG z innego wirusa, tak żeby właśnie mógł przetrwać ten inny gatunek wirusa. Natomiast to, że są na przykład szczepy tego samego gatunku wirusa, to jest zupełnie inna kwestia. Dlatego, że jeśli zakazimy roślinę, nawet to się nazywa odpornością krzyżową, zakażamy roślinę łagodnym szczepem wirusa, i ten łagodny szczep wirusa, który się pojawił wcześniej, zapobiega infekcji temu bardziej wirulentnemu szczepowi wirusa. Czyli istnieją szczepionki dla roślin? Nawet istnieją. I nawet jedna szczepionka w naszym instytucie, może nie tyle, że została opracowana, ale koleżanki z zespołu, też z naszego instytutu, pracowały nad szczepionką i taka szczepionka została wdrożona i jest stosowana w kilku, jeśli nie kilkunastu krajach europejskich. A często, czy dużo jest takich szczepionek? Nie, niestety to nie jest zbyt częsta sprawa. Tym bardziej, że no tutaj istnieje takie ryzyko, że w przypadku wirusów roślinnych no ta kalkulacja zysków i strat, owszem, no może jest dosyć ważna i można to przeliczyć zupełnie inaczej niż w przypadku infekcji ludzi. Natomiast też istnieje ryzyko tego, że znajdzie się taki szczep, który jednocześnie infekując w jakiś sposób tutaj pomimo wszystko obecność szczepionki może spowodować nasilenie objawów spowodowanych przez inny szczep. Rozumiem. Zerkam na czat. Pojawiło się pytanie... Może je wyświetlę. Jeden z użytkowników pisze, że no, w jednej z sieci sklepów spotyka się z ziemniakami, które posiadają takie szare przerosty. Nawiązuje pewnie do jednego z zdjęć z twojej prezentacji. Czy możliwe, że to jest jakiś rodzaj infekcji wirusowej? Czy to jest tak, że w takich sklepach mogą się pojawić po prostu produkty, które są no, infekowane wirusami, czy to jest jednak tak, że tak. Czyli bywają takie sytuacje? Bywają takie, my nawet robiliśmy takie badania, kiedyś byliśmy w takim projekcie nordycko-bałtyckim i badaliśmy wirusa, który właściwie wcześniej w Polsce nie był wykryty, ma taką fajną nazwę, po polsku nazywa się wirusem wierzchołkowej miotlastości ziemniaka, po angielsku potato moptop virus. I faktycznie takie objawy, nie wiem, czy to, co ta osoba, która pyta na czacie, to jest właśnie
taki objaw. Natomiast z angielskiego nazywa się objawy, które ten wirus powoduje, tak zwanym spraying disease. To są takie jakby obrączki w środku, trudno właściwie tak słowami to ująć. I szczerze powiedziawszy, my też chodziliśmy po sklepach, żeby zobaczyć po różnych ryneczkach, targach, żeby zobaczyć, czy w Polsce faktycznie ten wirus występuje. I zdarza się, zdarza się oczywiście. Ale rozumiem, to nie jest tak, że wirusy, mówiliśmy o tym zresztą, nie ma się co martwić, że taki wirus przeskoczy na człowieka. Natomiast lepiej nie przywozić sobie, takie sytuacje czasami się zdarzają, że ludzie przywożą sobie z jednego kraju do drugiego jakieś rośliny. Nigdy nie wiemy, czy właśnie nie posiada jakiegoś wirusa, grzyba, bakterii, tak, która może się okazać bardzo niebezpieczna u nas, w naszym kraju, prawda, w naszym klimacie i spowodować bardzo dużych strat. Także raczej w tym kontekście, w tym kierunku należy się obawiać. Być może część naszych widzów może być zainteresowana tym, jak wygląda właściwie praca w takim instytucie badawczym, w którym ty pracujesz, bo to jest, nie jest to uniwersytet, czyli zakładam, że nie ma się dydaktyki, nie ma się studentów, którym trzeba wykłady organizować. A powiedz, czym to się jeszcze właściwie różni od pracy w typowej uczelni? No przede wszystkim, tak jak zauważyłeś, brakiem dydaktyki, ale takiej dydaktyki, że nie ma takich regularnych wykładów, aczkolwiek i studenci, i doktoranci się u nas pojawiają i kształcenie właśnie tych młodych kadr się odbywa. Natomiast oprócz tego, że prowadzimy taką działalność badawczą, badania podstawowe, to bardzo ważne jest potem taki transfer tej informacji, tych badań, wyników badań do praktyki. Także właściwie to są te instytuty badawcze, takim właściwie chyba najlepszym miejscem, gdzie faktycznie potem praktyka może zyskać na wynikach badań. Oczywiście badania podstawowe są niezmiernie tutaj ważne, bo potem może czasami nie są wyniki wykorzystane szybko, natychmiast, prawda? Natomiast jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej właśnie w instytutach badawczych to jest jakby taki cel ich funkcjonowania, a drugi cel to jest również reagowanie na takie bieżące problemy, również takie przekierowywany do nas przez choćby administrację, czy... Czyli pojawia się jakiś problem w jakimś na przykład województwie z uprawami, z roślinami i dostaje się zlecenie zrobienia jakichś ekspertyz, zidentyfikowania jakichś szkodników, tak? Tak, szkodników, właśnie patogenów, jakichś sposobów rozwiązywania danego problemu. Także są tutaj dedykowane zakłady, które mają na celu właśnie rozwiązywanie takich problemów albo dostosowywanie tego, co się dzieje u nas do prawodawstwa Unii Europejskiej, tak? Dlatego, że regulacje się bardzo zmieniają, na przykład przepisy kwarantannowe są, tak? Dotyczące choćby właśnie transportów, tych wszystkich importu, eksportu różnych produktów i to my musimy też w jakiś sposób uczestniczyć w opracowywaniu, w dostosowywaniu właśnie tego na rynek polski, znaczy do naszych polskich warunków. Pokazywałeś zdjęcia z eksperymentów na roślinach. Ja rozumiem, że gdy takie eksperymenty się prowadzi, nie jest wymagana komisja etyczna. Ale oczywiście, że jest i mamy to wszystko, tak? Także mamy. Ale eksperymenty na roślinach wymagają, czy dlatego, że są jakieś zwierzęta, również biorą w tym udział? To znaczy, tak. To jest kwestia taka, na jakich roślinach prowadzisz doświadczenia i z jakimi patogenami. Bo jest kwestia pierwsza regulacji dotyczących GMO i GMM. Także my mamy drugą kategorię, znaczy mamy pozwolenia takie, że możemy prowadzić takie badania, które wymagają drugiej kategorii GMM i GMO. Dlatego, że jak jakaś modyfikacja jest wprowadzona, no to nie może się to uwolnić. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotyczy organizmów kwarantannowych i inwazyjnych, dlatego że czasami badamy takie organizmy, które nie występują w Polsce, a gdyby się dostały do Polski, mogłyby stanowić zagrożenie. Dlatego na terenie akurat mojego instytutu działa takie centrum badawcze organizmów kwarantannowych, inwazyjnych i genetycznie zmodyfikowanych. Bardzo śluzy, podciśnienie, wszystko co tam trzeba działa. Odpowiednie zgody są i audyty prowadzone co jakiś czas, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką prowadzone i zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Także jak najbardziej. Okej, ale rozumiem, że chodzi o bezpieczeństwo, a nie o dobrostan roślin. W tym przypadku. Raczej tak.
Zawsze pojawia się pytanie, gdy organizujemy wykład o roślinach, zawsze pojawiają się pytania o to, co nazywa się czasem neurobiologią roślin. Może nie musimy do tego wracać, bo będziemy mieli specjalny wykład za 3 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam, na ten temat, ale rozumiem, że komisje etyczne jeszcze się na ten argument nie powołują, że istnieje taka dziedzina, jak w cudzysłowie neurobiologia roślin. No, na razie nie. Ale kto wie, nas czeka w przyszłości. Wspomniałem ci przed wykładem, że niedawno straciłem palmę z powodu jakiejś choroby. Zastanawiam się, czy to nie była ta żółta plamistość liści, o której wspominałaś. To była młoda palma. Czy młode palmy też chorują na tą chorobę, czy raczej ona dotyka tylko dorosłe osobniki? One mogą już mieć jakąś... To akurat chodzi ci o tego kokonatka tak. Do zakażenia może dojść już u młodych siewek, natomiast tak jak właśnie ta nazwa wskazuje, to dotyczy właśnie tego długotrwałego procesu ujawniania się choroby. Czyli jeśli ona była młodsza niż te 5 lat, to raczej to chyba mogło nie być to. Ale czyli tak ci nie powiem. Przelałem. Trzeba byłoby diagnostykę molekularną zastosować, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale można do waszego instytutu przyjechać z rośliną i poprosić o identyfikację choroby albo wyleczenie ulubionej, nie wiem, juki czy palmy właśnie? To znaczy na pewno można przywieźć roślinę, u nas działa klinika chorób roślin, gdzie właśnie diagnostykę chorób się przeprowadza. A jak wie się, co to jest za choroba, to czasami jest szansa, żeby uratować. Aczkolwiek nie wiem, czy tak z pojedynczymi roślinami, takimi z parapetu, to... Lepiej do kwieciarni się udać. No może nową, bo może będzie taniej kupić nową, niż zapłacić za badania. No ale szkoda rośliny. No tak, zwłaszcza jak jesteś związany z nią, to... No, oczywiście. Pojawiają się pytania, na które właściwie już padała odpowiedź, bo mówiliśmy o współpracy roślin i patogenów, które je atakują. Jeden z naszych użytkowników pyta trochę bardziej konkretnie, czy są znane przypadki symbiozy roślin i wirusów. W sumie tak, są znane, ale takich przykładów z głowy nie przytoczę. Natomiast oczywiście, nawet to, co powiedziałam, są takie wirusy zwane wirusami persystentnymi, które prawdopodobnie, dosyć ciężko właściwie powiedzieć, czy to jest taka symbioza, dlatego że te wirusy persystentne nie przenoszą się z rośliny na roślinę, nie przenoszą się mechanicznie, one przenoszą się na drodze dziedziczenia, przez nasiona. Także ciężko jest rozdzielić jedno od drugiego, ale tutaj są takie postulaty, że mogą być jak najbardziej symbiotyczne. Na koniec może jeszcze zadam Ci pytanie o rośliny GMO. Czy to projektowanie takich roślin GMO również odbywa się z uwagi na wirusy i wiroidy, które atakują rośliny? Czyli po prostu, czy projektuje się rośliny, które są odporne na konkretne gatunki wirusa? Tak, bardzo znany jest dobry przykład papai na Hawajach, która w którymś momencie została zniszczona przez wirusa i właśnie wyprodukowano rośliny GMO, które właśnie były odporne na tego wirusa i uratowano na Hawajach właśnie hodowlę papai, także zdarzają się jak najbardziej takie przypadki, aczkolwiek wiemy, że w Europie, w Unii Europejskiej regulacje na razie nie dopuszczają do czegoś takiego, natomiast na świecie znane są jak najbardziej przypadki GMO, które właśnie pomagają roślinie zwalczać, a właściwie nie być zainfekowaną przez... Czyli współczesny stan prawny jest taki w krajach Unii Europejskiej, że roślin GMO nie można uprawiać? Czy te uprawy są możliwe tylko pod ścisłą kontrolą? To znaczy do celów naukowych jak najbardziej możesz. Jasne, ale mówię o celach... W Unii Europejskiej dopuszczona jest właściwie taka jedna roślina transgeniczna, roślina GMO, to jest kukurydza MON 810. I właściwie za dużo w tym temacie chyba się na razie nie dzieje, aczkolwiek nie pracuję z roślinami, znaczy jeśli są zakażone wirusem, który jest trochę zmodyfikowany, to już w tym momencie roślina zakażona takim wirusem też się staje rośliną GMO. Znaczy też pracujemy nad zmodyfikowanymi roślinami, żeby zobaczyć reakcję roślin na poszczególne stresy, bo wtedy wiemy, jakie są mechanizmy. Natomiast pod kątem takim użytkowym, mogę powiedzieć, na pewno jest kwestia tego, że MON 810 jest dopuszczone, co do innych troszeczkę jest trudniej. Okej. A właściwie jak o tym wspomniałaś, to chyba nie pytałem o to wcześniej. Czy może być tak, że
geny wirusów trafiają do roślin. One są przenoszone i tak jak wiemy, że jakaś część naszego genomu no ma pochodzenie wirusowe, czy u roślin też jest tak samo? Jak najbardziej. Zresztą wiele takich właśnie wirusów, tak jak transpozony, retrotranspozony, bardzo często właśnie tutaj się wiążą, prawda, z taką historią ewolucyjną powiązaną właśnie z tym. Jak najbardziej. Integrują do genomu roślinnego jak najbardziej wirusy. Dziękuję Ci. Nie widzę kolejnych pytań, więc chyba się już nie będę przepytywał. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję i za wykład i za cierpliwe odpowiedzi na moje pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również oczywiście Państwu za obecność, tym, którzy nas oglądali na żywo, tym, którzy nas oglądają w przyszłości, również bardzo dziękujemy. Zapraszamy Państwa na kolejne wykłady. Jeszcze zaplanowaliśmy, jeżeli dobrze pójdzie i nie stopimy się tutaj z powodu upałów, to zaplanowaliśmy 3 takie wykłady. Za tydzień połączymy się z doktorem Pawłem Fedurkiem, który pracuje w Wielkiej Brytanii, a na co dzień zajmuje się komunikacją naczelnych, więc spróbujemy podsłuchać, o czym rozmawiają szympansy. Jeszcze raz Państwu za dzisiaj dziękujemy.